Szostak i Natalia Mlewicka. Witamy Was w kolejnym odcinku Na Trasie. Zapraszam. Witamy wszystkich w naszym mieszkaniu. Mieszkamy w centrum Warszawy. Jak większość wie, mieszkamy razem. Tutaj jest nasz jedyny i duży pokój. Tutaj są nasze puchary, kilka których udało się nam zdobyć. Tutaj parę zdjęć, między innymi moje z zawodów, czy Natalii z sesji zdjęciowej z Egiptu, które było organizowane przez Fitness Authority. Tutaj mamy nasze biurko, laptopy. Tam już stoi rowerek, na którego czasem używamy, ale nie to często. Tylko czasem. No, czasem, dokładnie. Co często widać. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie w naszym mieszkaniu. Jest to kuchnia, również mała, ciasna, ale przynajmniej jest wygodna. Mamy blisko do kuchenki, żeby coś pokroić, ugotować, pozmywać. No, generalnie wszystko, co nam potrzeba. Tutaj mamy lodówkę, to za chwilę może Natalia pokaże, co mamy w środku. Tutaj mamy suplementy, dwa duże kartony, taki mniejszy. Tutaj jak widać białka mamy. I takie przetreningowe, jakieś aminokwasy, witaminy czy spalacz tłuszczu, bo aktualnie jesteśmy na redukcji. Na ścianie mamy rozpisane diety, czy jedną dietę Natalii, bo swoją mam w głowie. W końcu ja je u nas w rodzinie rozpisuję, więc nie będę swoje wieszał na ścianie. A teraz Natalia może pokaże, co jemy. Nie jest duża, ale co nieco w niej znajdziemy. Na pewno omega, diet coke, boróweczki, tabasco, jajka. Ale różne smaki mamy, halo. No tak, różne smaki. Tutaj mamy sherry, tu też jest sherry, lemon, oczywiście cola zero, woda smakowa Górska Natura bez cukru, mięsko mielone przygotowane na obiadek, przecier pomidorowy, pudliszki również bez cukru, bardzo dobry, polecam do sosów, jajka, warzywka, no i się nieopatrznie znalazł serek wiejski, którego raczej nie jemy, ale dzisiaj skończyło nam się białko, więc ratowaliśmy się jajkami na białym. W zamrażalniku jeszcze jest rybka i zapasowa porcja mięska. Jak widać. Niedużo, ale typowa lodówka ludzi, którzy zajmują się kulturystką i fitnessem. Czyli wszystko bez cukru, wszystko zero i wszystko chude tak naprawdę. Mamy jeszcze taką jedną małą szafę. Tutaj na dole trzymamy jakieś, czy tutaj trzymamy jakieś ryże, makarony, mąki i tak dalej i przyprawy. Część przypraw mamy tutaj na stole na wierzchu. No i oczywiście waga, czyli taki ostatni atrybut, który nam w kuchni tak naprawdę jest potrzebny. Teraz mamy taką chwilkę przed posiłkiem, ponieważ zaraz trzeba będzie posiłek treningowy, na który się wybierzemy. Opowiemy Wam parę zdań, jak zaczęliśmy swoją przygodę ja z kulturystyką, Natalia z fitnessem. Może jako, że ja byłem pierwszy, to ja zacznę. Pierwszy raz wystartowałem w roku 2008, ale tak naprawdę o starcie już zacząłem myśleć w 2007 i wtedy mnie namówił Piotr Głuchowski do startu. On też mnie przez długi okres czas trenował, prowadził. Tak naprawdę można powiedzieć, że odkrył mnie od niczego, ponieważ zacząłem trenować z naderwaną klatką piersiową. Byłem tuż po naderwaniu mięśnia, ale na szczęście to nie było nic poważnego, nie było jakieś bardzo skomplikowane i do dzisiaj prawie tego nie widać. Pierwszy mój start był w Zabrzu. Wtedy pamiętam jeszcze bardzo fajna impreza była, ponieważ startował Radek Słodkiewicz, Robert Piotkowicz, Adam Adamski, to naprawdę był bardzo udany zawód, dlatego też cieszę się, że wtedy zacząłem. Wystartowałem w kulturystce klasycznej. Tam wygrałem klasyka, później jeszcze wyszedłem w kategorii Open, tam wygrałem kulturystykę Open. Tam wtedy też zaczynaliśmy wszyscy razem. Ja i Szymon Łada i Witek Pomeczko. Chyba z tych chłopaków, którzy są tak najbardziej znani, to chyba jeszcze Konrad startował też. Potem od razu udało mi się pojechać na Mistrzostwa Świata. Tam można powiedzieć, że miałem farta, byłem od razu trzeci, więc to był taki nawet zaudany debiut, uważam. Potem kolejny sezon, bo ciągnąłem kilka sezonów pod rząd. Mistrzostwa nabił się na polskich seniorów, tam byłem drugi za Mariuszem Bołazińskim. Potem pojechałem się w Europę Juniorów, byłem pierwszy. I potem kolejny sezon to był taki pychowy, bo miałem operację wyrostka w Dzień Mistrzostw Świata. No i ostatni sezon też był pychowy, ponieważ nie zmieściłem się w kategorii wagowej. Więc teraz szykuję się do nowego sezonu. Nie dopuszczam nawet do opcji, że coś pójdzie nie tak i mam nadzieję, że ten sezon będzie udany i podobny do pierwszego bądź do drugiego, którym zaczynałem. Do trzech razy sztuka. Tak, do trzech razy sztuka.
Co do mnie zaczęło się, myślę, że jak u większości dziewczyn, zostałam zauważona przez trenera kulturystyki, który po prostu stwierdził, że nadaje się, mam predyspozycję, mogłabym się tym zajmować, mogłabym odnosić sukcesy. Poszłam w tym kierunku, na chwilkę przerwałam, wyjechałam do Anglii, roztyłam się, wróciłam i stwierdziłam, że wracam jednak na siłownię i chcę zrobić coś ze sobą i chcę coś osiągnąć jeszcze, coś wygrać, stanąć na scenie. Więc historia krótka, prosta. Startowałam najpierw w Tarnobrzegu w konkurencji model, Fit Models. Zawody miały nazwę Fitness Model Poland. Były to pierwsze takie zawody w Polsce organizowane przez Fitness Authority. Tam zajęłam 3. miejsce. Pojechałam później z dziewczynami do Egiptu na sesję zdjęciową, którą wspaniale wspominam. I wyjazd, i zdjęcia. Do dzisiaj, jak widać, cieszę się tymi zdjęciami. Później wystartowałam w Fit Look Models. To już był konkurs organizowany w Warszawie, troszeczkę mniejszy. Tam zajęłam 2. miejsce. Później były debiuty. Wygrałam swoją kategorię i kategorię Open. No i pojechałam na Mistrzostwa Polski. Zdobyłam 2. miejsce w fitness sylwetkowym. W tym roku natomiast... Dobrze, w tym roku. Nie, w zeszłym roku. Nie, no w tym roku. W tym roku na Mistrzostwach Polski wystartowałam już w fitnessie gimnastycznym, ponieważ zrezygnowałam dla fitnessu z tańca i troszeczkę mi tego brakuje, dlatego pomyślałam, że odnajdę taniec i gimnastykę właśnie w tej konkurencji, dlatego tak zdecydowaliśmy w sumie, że do tego też się nadaje. No i w tym roku wystartowałam w Mistrzostwach Polski i zajęłam 1. miejsce. Udało się. Teraz szykuję się do Mistrzostw Świata. Mam nadzieję, że przejdę eliminację i mam nadzieję, że bardzo dobrze wystartuję. To jest też taki fajny paradoks, bo na dobrą sprawę w tym sezonie będziemy startować w różnych federacjach, ponieważ Natalia dostaje IFBB, no a ja raczej będę zmieniał federację na NAC, może jeszcze w kilku innych też wyjdę, dlatego Natalia startuje w październiku, no a ja jeszcze na szczęście mogłem sobie bardziej pofolgować z dietą, ponieważ ja mam dopiero w listopadzie start pierwszy, a docelowy mam praktycznie w grudniu tak naprawdę. Kulturystykę tak naprawdę zacząłem trenować, dlatego że tak, bo zawsze miałem skłonność, ogromną skłonność do życia zawsze miałem. Zawsze byłem bardzo gruby. W wieku 14 lat miałem taką nadwagę, że operacyjnie chcieli mi to usuwać. I no mi to bardzo przeszkadzało. Jak miałem 15 lat, zaczęły się kontakty damsko-męskie, no i taki czułem mega duży dyskomfort. Więc stwierdziłem, dobra, trzeba się ogarnąć, coś z tym zrobić. I jak pomiędzy gimnazjum a liceum zacząłem trenować i dosyć szybko zacząłem chudnąć. Zresztą ta tendencja do tycia do dzisiaj się u mnie pojawia, szczególnie jak jestem poza sezonem startowym na masie, to od razu momentalnie puchnę jak balon. No ale na szczęście tak samo łatwo chudnę jak i tyję, więc dosyć łatwo robi mi się formę startową. Zacząłem na początku właśnie, wcześniej jeszcze trenowałem walki, potem do walk dodałem siłownię, trenowałem najpierw trójbój siłowy, wyciskanie leżąc, tam też startowałem w zawodach, ale tam było tak. Na początku było bez szału, bo to byłem trzeci, a to czwarty, ale to dlatego, że w seniorach wychodziłem. Potem jak szykowałem się na Mistrzostwa Polski juniorów, to naprawdę było dobrze, ponieważ tam rekord był w mojej kategorii wiekowej i wagowej 180, a ja miałem na treningu 190, robiłem już 3 razy w serii, więc już miałem poza rekord. No ale ja zawsze mam pecha do zawodów i 3 tygodnie przed zawodami mięsień właśnie piersiowy naderwałem. Lewą stronę i właśnie po tym, jak naderwałem mięsień, to miałem takie dwa miesiące, że trenowałem tylko brzuch i tylko nogi. I wtedy też schudłem, spodobało mi się to, że mam umięśniony brzuch i mi w Herkulesie, w klubie w Warszawie trenowałem pana Mirosława i on właśnie dla mnie się denerwował, że zaczynałem trzymać jakieś diety, zaczynałem się odchudzać i on po prostu powiedział, żebym się zastanowił, czy na pewno chcę iść dalej w trójbój, czy chcę zostać kulturystą. No i stwierdziłem, że jednak chyba zdecydowanie wolę kulturystykę. Właśnie najpierw była klasyczna, a dzisiaj znowu wiem, że mi ciężko utrzymać wagę w tych niższych i
w tym roku już to będzie kulturystyka ekstremalna, czyli będę chciał wyjść w normalnych kategoriach, tylko też w federacji, w której wychodzę NAK, to jest inna federacja niż IFBB. Ona jest bardzo popularna w Anglii, dużo bardziej niż IFBB. W Niemczech na przykład jest zbliżona popularność. W Polsce jeszcze nie jest popularna, bo dopiero wchodzi, ale na przykład Michał Karbowski, którego większość z Was na pewno zna, już tam startował, został mistrzem Polski w kategorii swojej, w kategorii Open, był na mistrzostwo świata i tak mi zachwalał organizację zawodów jako i podejście sędziów, trenerów, że każdy podchodził, dziękował mu, że startuje i tak dalej. Ja z takim w czymś tylko w Czechach się spotkałem, bardzo mi to się podobało, więc postanowiłem, że skoro Michał tam startuje zadowolony i są tam, no nie ukrywam, lepsze też nagrody, więc też sobie spróbuję swoich sił, a szczególnie mam tam przeciwnika, z którym nie mówię, że wygram, po prostu chcę stanąć na scenie, bo jest to Mariusz Czeliński, a to jest taki mój idol z dzieciństwa, więc fajnie byłoby stanąć z taką gwiazdą na scenie, więc zmieniam federację. Dopiero co wróciłam ze zgrupowania Pole Fitness, które było zorganizowane przez szkołę Free Art Fusion z Warszawy. Miałyśmy tam codziennie przez cały tydzień 1,5 godziny zajęć właśnie z fitnessu na róże, które ja prowadziłam. Dodatkowo jeszcze dziewczyny miały inne zajęcia. Mogę opisać generalnie cały tydzień, w którym zrezygnowałam całkowicie z treningu siłowego, ponieważ nie miałam tam warunków. Zamieniłam to właśnie na zajęcia fitness na róże, gdzie bardzo dużą pracę wykonują właśnie mięśnie góry, czyli i mięśnie pleców, i ręce. Dodatkowo kręciłam codziennie aeroby po 30 minut. No i trzymałam dietę. Było to bardzo ciężkie. W hotelu czterogwiazdkowym w Zamku Ryn jedzenie było przepyszne, a ja niestety 4 posiłki kurczaczek z ryżem, 2 posiłki w pokoju, owsianeczka. Ale dałam radę i cieszę się z tego. Myślę, że sporo schudłam, jeszcze się nie ważyłam. Co do tego, jak funkcjonuję w Warszawie, staram się robić przynajmniej 4 treningi siłowe. Jeśli... 3. No tak, ale staram się robić 4, ale zazwyczaj kończy się na 3 treningach siłowych. Właśnie ze względu na to, że mam 3 razy w tygodniu jeszcze zajęcia z fitnessu na róże, które prowadzę. Bardzo dużo tam ćwiczę, bardzo dużo pokazuję, więc też wychodzę z miękkimi rękami zmęczonymi. No i dodatkowo aeroby. Nie robię ich strasznie dużo. Oczywiście im bliżej zawodów, tym więcej. I zdarza się, że właśnie w domu kręcę, przed oglądając jakiś film. Po treningach siłowych do 30 minut aerobów i później oczywiście rozciąganie. Jeśli chodzi o właśnie ewolucje gimnastyczne, pomaga mi moja, właściwie teraz to 2 znajome. Jedna, która przygotowywała mi choreografię w zeszłym roku, znaczy Boże, w tym roku. W zeszłym sezonie, o dokładnie. A druga była gimnastyczka sportowa, pomaga mi teraz w takich trudniejszych elementach właśnie gimnastycznych. Całkiem nieźle mi idzie, więc myślę, że na jesieni ten układ będzie dużo fajniej wyglądał, będzie dopracowany. Jestem już troszkę sprawniejsza.